dobry, witam Państwa na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Witkowski i w dzisiejszej rozmowie chciałbym wrócić do pewnego faktu, który nagraliśmy parę lat temu, a mianowicie do wizyty Jamesa Randiego we Wrocławiu, do której przyczynił się Tomasz Witkowski wraz z przyjaciółmi z dwóch towarzystw sceptycznych z Polski i z Czech. No i pamiętam, że na ten zjazd, który żeśmy nagrywali, było tam bardzo wiele ciekawych wystąpień, również takich, które dotyczyły na przykład internetu, czyli takich bardzo praktycznych. Dzisiaj borykamy się w bardzo dużym stopniu z cenzurą w internecie, także to wciąż jest otwarty temat. Obok takich gości był też już taki wiekowy pan, bardzo barwny w swoim wyglądzie, James Randi. Nagraliśmy kilka rozmów z nim. Udostępnili nam też swój materiał Czesi i pokazaliśmy go wam. No i pamiętam, Tomku, że byliście wszyscy bardzo podekscytowani tym Jamesem Randim, zwłaszcza na statku, który płynął na Odrze. Wszyscy go zaczepialiście, dyskutowaliście z nim. On na takiej lasce jeszcze się poruszał, stylowej, trochę jak osoba z jakiejś baśni. No i powiedz mi, skąd była ta ekscytacja wasza? Czy Randy jest niezwykłą postacią, można powiedzieć, że to jest taki ojciec, założyciel może takiego nurtu demaskatorów, takich ludzi, którzy próbują pokazać fałsz w pewnych działaniach takich paramedycznych czy różnych terapeutycznych, wróżbiarskich itd., itd. James Randi jest o tyle ciekawą osobą, że całe zawodowe życie pracował jako iluzjonista, jako magik. I to takiej bardzo wysokiej klasy, bardzo wysoko się plasował we wszystkich rankingach, dawał występy, pokazywał niesamowite, bardzo trudne rzeczy, takie między innymi jak dawał się zamrozić w bryle lodu przez 24 godziny, siedząc tam, różne tego typu iluzjonistyczne pokazy. Przy czym on sam siebie uznaje za uczciwego magika, w tym sensie, że mówi, że to, co ja robię, to jest iluzja. Ja wykorzystuję wasze błędy percepcji po to, żeby oszukać was, żeby pokazać wam coś, co w rzeczywistości nie istnieje, co nie ma miejsca. Ale to jest rozrywka. Ja nie jestem magiem, nie mam zdolności magicznych. To, co robię, to jest iluzja. I było wielu takich, wcześniej jeszcze był w XIX wieku, jeszcze był taki Barnum, który też podobną działalność prowadził. W momencie, kiedy Randi zakończył swoją działalność zawodową, został szefem fundacji Jamesa Randiego, która to fundacja dysponowała przez wiele, wiele lat milionem dolarów dla każdego, kto przed panelem ekspertów udowodni swoje ponadnaturalne właściwości. I James Randi słynął z tego, że jako iluzjonista właśnie bardzo sprawnie demaskował wszystkich oszustów, pokazując, w jaki sposób na przykład dokonują tam wygięcia metalowych łyżeczek za pomocą myśli, odwracania kartek w książce telefonicznej bez użycia rąk i tak dalej, czytania w myślach, przewidywania przyszłości, tego typu rzeczy. Przez kilkadziesiąt lat prowadził tę fundację i fundacja prowadziła systematyczne badania, znaczy można było aplikować, przyjść przed zespołem ekspertów, pokazać swoje właściwości i nikt nigdy nie zdołał wygrać tego miliona dolarów, dlatego że no, wszyscy ci, którzy utrzymywali, że mają takie zdolności, byli demaskowani dość systematycznie. No a oprócz tego James Randi czasami z własnej inicjatywy takich co głośniejszych amerykańskich różnych magów demaskował publicznie podczas pokazów publicznych, podczas wystąpień takich oficjalnych.
i robił to z bardzo dużą swadą, z bardzo dużą pewnością siebie, z dużymi zdolnościami aktorskimi, człowiek i tak jak powiedziałeś, bardzo barwny, bardzo lubiany w środowisku sceptyków, niezwykle ciekawa postać. A wiesz może, co go skłoniło do tego, żeby tak demaskować innych magów, żeby dbać o taki bardziej rzeczywisty obraz świata? Po prostu uczciwość, po prostu uczciwość. To, tak jak mówiłem, on był jednym z tych, jednym z tej linii, którą chyba zapoczątkował Barnum właśnie. Barnum chyba 5000 dolarów ufundował w podobny sposób. Ale też utrzymywał zawsze, że to, co on robi, to są sztuczki, to jest iluzja, to jest po to, żeby dostarczyć rozrywki, żeby was zabawić, zadziwić. Ja to robię, biorę za to pieniądze. W tym nie ma niczego ukrytego. I Barnum też starał się demaskować różnych, wtedy modne było wywoływanie duchów, rozmowy z tymi duchami, zdjęcia tych duchów itd., itd. W czasach Randiego nieco inne formy to przybrało. Po prostu Randiego niezmiennie irytowali wszyscy ci iluzjoniści, którzy udawali, że to, co robią, nie jest iluzją, sztuczką, tylko jest rzeczywistością. W pewnym momencie Randi zrezygnował z tego swojego projektu. Czy dobrze mówię? Tak, potem do niego wrócił. No w tej chwili ze względu na wiek i stan zdrowia już nie jest w stanie prowadzić w sposób aktywny tych przesłuchań, nazwijmy to, tych eksperymentów, tych prób z tymi ludźmi. To z jednej strony wspaniały człowiek i wspaniałe dokonanie, ale z drugiej strony rodzi się taka smutna refleksja, no bo oczywiście nikt nie wygrał tego miliona dolarów, a przecież tylu ludzi, jak przejrzymy chociażby internet, uważa, że ma magiczne zdolności. Jeszcze więcej ludzi wierzy w te magiczne zdolności. Wielu ludzi zostaje jakimiś guru, na przykład był Satya Sai Baba, który robił jakieś proste magiczne sztuczki i to się stało podstawą wręcz nowej religii w Indiach. I jakoś mimo wszystko, pomimo tego, że nikt tego miliona dolarów nie wygrał, nadal mamy i szarlatanów, i ludzi, którzy w nich wierzą. Myślisz, że to mogło Randiego trochę zniechęcić, dlatego czasem rezygnował z tej swojej pracy? Ja nie sądzę. Nie sądzę, żeby to akurat go zniechęcało, bo on był świadomy, tak jak większość sceptyków, że to jest działalność taka niekończąca się, że zawsze będą ci, którzy będą w to wierzyć i ci, którzy będą próbowali oszukać innych i uzyskać jakieś korzyści z tego powodu, czy to pozycję społeczną, czy materialne. Natomiast fakt, że bardzo dużo ludzi wiedziało, że jest taka nagroda, że nikt nie jest jej w stanie zdobyć, no budził do tego sceptycznego myślenia, że jeżeli tak jest, to coś jest nie tak z tymi wszystkimi magicznymi zdolnościami, więc to była taka działalność, można powiedzieć, edukacyjna w pewnym sensie. Ja myślę, że na pewno to działa na młodych ludzi, nawet jeśli tych efektów tak łatwo nie widać, to na pewno jest jakaś grupa młodych ludzi, która dzięki programom Randiego w pewnym momencie poszła po rozum do głowy i skierowała swoje życie na bardziej racjonalne tory, niż gdyby to było prawdopodobnie bez Randiego. A powiedz jeszcze tak na koniec, bo chcielibyśmy zachęcić naszych widzów do oglądania tych programów i do śledzenia postaci Randiego, też jakby poza naszą telewizją oczywiście jest tam tego dużo, dużo więcej. Powiedz mi, jak ty odkryłeś Randiego na koniec naszym widzom? Kiedy to było? Byłeś wtedy mały, czyż byłeś dorosłym sceptykiem? Ale nie, jako dorosły człowiek zupełnie. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba podczas pracy nad redakcją książki Intuicja i Siła i Słabość. Redagowałem polskie tłumaczenie takiej książki Davida Meyersa i z tego co pamiętam, chyba pierwszy raz o Randim przeczytałem w tej książce. Ale mogę się mylić, bo to pamięć moja jest zawodna, ale zdecydowanie jako dorosły, wykształcony już dawno człowiek, już z tytułem doktorskim. Wcześniej nie wiedziałem o nim zupełnie. I co sobie wtedy pomyślałeś? Bo pamiętam, że współpracowaliśmy kiedyś przy nieco podobnym projekcie przez rok. Byliśmy jakby tym polską częścią tej komisji, która tam sprawdza tych magów. Nikt się nie zgłosił niestety.
A tylu mówi... Znaczy, paru się zgłosiło, ale nie spełniło warunków takich tak, wyjściowych. Bardzo wiele osób do dzisiaj się do nas zgłasza, że znają kogoś, kto lata na dywanach i tak dalej. Mhm. Ale nie mówią, że sami latają i mogą przyjść z dywanem. To jest taka lżejsza forma. No więc powiedz, jak to było? No, przeczytałeś o tym Randim i co? Zacząłeś od razu oglądać w sieci jego programy, czy to tak stopniowo się wszystko? To wtedy jeszcze sieci nie było. Albo początki tej sieci. No, więc... no to były słabe łącza były raczej. Słabe łącza i zasoby internetu nie były tak bogate jak teraz, więc niewiele można było tam... Coś przeczytałem, jakiś artykuł. To nie było tak, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ale no, zdziwiło mnie, zaskoczyło, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, że coś takiego jest i że to jest świetny właśnie dowód dla przeciętnego człowieka, który nie musi czytać artykułów naukowych i tak dalej, żeby przekonać go, że jeżeli jest $1 000 000, leży na stole i jest do wzięcia i nikt nie spełnia tych kryteriów, to znaczy, że z tymi, którzy utrzymują, że mają te zdolności, coś jest nie tak, więc prostota tego przekazu mnie zachwyciła, bo najtrudniej jest właśnie trafić do myślenia zwykłych ludzi, którzy nie mają specjalnie czasu na to, żeby przetwarzać informacje, czytać artykuły naukowe i tak dalej, tylko no, idą w tym myśleniu na skróty. I znalezienie takiego skrótu z drugiej strony, żeby pokazać, że te twierdzenia są pozbawione wartości, wydało mi się takim no, bardzo genialnym, prostym posunięciem. To jest świetny pomysł, bo każdego można trochę przekonać w rozmowie. No słuchaj, jest $1 000 000, więc skoro twój znajomy lata na dywanie, to czemu nie przyjdzie z tym dywanem i nie wygra tego $1 000 000? Oczywiście wtedy niektórzy sobie tam wyjaśniają, że wtedy te cudowne właściwości tak, zostają no, działać i tak, tak dalej. Tak, no to jest słynna obrona, polega na tym, że ci ludzie, którzy mają te magiczne właściwości, mówią, że jeżeli w otoczeniu znajdują się ludzie sceptycznie myślący, to zaburza działanie tych ich zdolności magicznych. I to jest taka stała forma obrony tych właśnie magów przed zdemaskowaniem. Bardzo fajnie zareagował na coś takiego, bo też usłyszałem coś takiego podczas pewnej konferencji naukowej, gdzie pewien profesor przekonywał do istnienia takich paranormalnych zdolności. Bardzo fajna była reakcja profesora Łukasza Turskiego, który podniósł rękę i powiedział w dyskusji, że on w takim razie, on uwierzył w te argumenty, które mu przekazał ten człowiek i stwierdził, że on jest tak silnym sceptykiem, że zaburza występowanie magicznych właściwości na całym świecie. Że jego sceptycyzm tak silnie zaburza występowanie, więc to jest, no, można to w drugą stronę potraktować i po prostu zaprzeczyć możliwości wystąpienia tych magicznych zdolności. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was trochę do obejrzenia naszych materiałów o Jamesie Randim. No i mam nadzieję, że nie znacie nikogo, kto lata na dywanie, ale jakbyście sami latali, no to pomyślcie jeszcze o tym, bo tego typu projekty będą powracać. Wszystkie towarzystwa, wszystkie stowarzyszenia sceptyków w Europie, w Australii mają jakieś nagrody za udowodnienie tego typu właściwości. My jako Polski Klub Sceptyków niestety nie mamy, bo jesteśmy dość ubogim klubem. Natomiast one oczywiście nie są takie duże, to nie jest $1 000 000 czy euro, ale zawsze tam kilka czy kilkadziesiąt tysięcy euro jest do wygrania i systematycznie prowadzą takie próby, więc możemy pomóc w skontaktowaniu się i w poddaniu się takiej próbie. Zapraszamy i dziękujemy.